25 minut po godzinie 9. Sposób na weekend na antenie Polskiego Radia Łódź. Już za kilka minut sobotnie śniadanie Jarosław Warzecha i jego goście. Ale wcześniej zajrzyjmy na drugą stronę dziennika łódzkiego. Tam Paulina Korbut z TVN Meteo opowiada o pogodzie. Niestety nie ma dla nas najlepszych informacji. Mimo, że jeszcze w środku tygodnia mogliśmy wygrzewać się w przyjemnym jesiennym słońcu. Wczoraj słupek rtęci obniżył się, a wczoraj śnieg. Zabielił się nie tylko Kasprowy Wierch, ale także Giewont i Czerwone Wierchy. W nocy biały puch pruszył także w samym Zakopanem. To nic dziwnego. Niewielkie opady śniegu w Tatrach w poprzednich latach zdarzały się nawet w sierpniu. Teraz białego puchu też nie jest dużo, ale wystarczy, by uniemożliwić bezpieczne wejście na szczyty i granie. Jak podkreślają toprowcy, pierwszy śnieg jest niebezpieczny, jest go za mało, by móc sobie pomagać w czasie wędrówki czekanami, ale wystarczająco, by poślizgnąć się na górskich szlakach. A przed nami 5 deszczowych dni. Od soboty do środy nie będzie w kraju miejsca zupełnie wolnego od deszczu. Spodziewać się należy również stosunkowo niskich temperatur i wietrznej aury.